Pomiar ciśnienia wcale nie jest taki prosty, na jaki wygląda. Doktor Piotr Gryglas wyjaśnia, dlaczego nie powinno się podejmować leczenia w oparciu o dziennik pomiarów prowadzony przez pacjenta. Są pacjenci, których ciśnienie tętnicze wzrasta tylko z tego powodu, że są ciekawi, jakie mają ciśnienie wyjęcie aparatu do pomiaru ciśnienia już o 20-30 mm podnosi ciśnienie u takiego pacjenta. I zawsze jak przychodzą pacjenci do mnie i pokazują dzienniczki, to każdy pomiar prezentuje wartość ciśnienia 160 na 100. Natomiast jak wykonujemy 24-godzinny pomiar, to aparatura pokazuje, że średnie ciśnienie tego pacjenta w ciągu doby to na przykład 106 na 60, czyli bardzo niskie ciśnienie. I teraz próba... Wdrożenia leczenia na podstawie dzienniczka pacjenta, akurat tego pacjenta, w takim indywidualnym znaczeniu, jest błędem. Czy też może przynieść pacjentowi niekorzyść i chory wtedy zgłasza, że nie toleruje naszych leków, ponieważ bardzo źle się czuje, jest osłabiony, apatyczny, nie może wstać, się podnieść, ponieważ ma za niskie ciśnienie. Ponieważ generalnie ten pacjent ma niskie ciśnienie, a my żeśmy mu wdrożyli leczenie tylko na podstawie jego zapisków, które pokazują. Nieprawidłowe wartości ciśnienia. O tym warto pamiętać, warto to badać, warto też kontrolować swoje aparaty, bo ostatnio była pacjentka, a co wcale nie jest rzadką sytuacją, gdzie chory ma no, rozkalibrowany aparat, który zawyża wartości ciśnienia. I w gabinecie lekarskim, jak sprawdzamy aparat pacjenta i w porównaniu ze standardowym aparatem. To okazuje się, że różnica może dochodzić do 40 mm upartęci, i wówczas chory jest niepotrzebnie leczony albo niepotrzebnie zażywa preparat obniżający ciśnienie w celach doraźnego obniżenia ciśnienia, co tylko naraża tego pacjenta na powikłania związane ze zbyt niskim ciśnieniem, bo do takich powikłań może dojść.